Cały świat donosi o wybuchowym raporcie Watykanu. Dużo o Janie Pawle II. Raport Watykanu. Lwia część winy spoczywa na Janie Pawle II. Zagraniczne media rozpisują się na temat opublikowanego we wtorek, 10 listopada, raportu Watykanu dotyczącego sprawy byłego kardynała ZUS-a, Theodore McCarricka. Lwią częścią winy obarczono zmarłego świętego, Jana Pawła II, czytamy w depesze agencji Associated Press. Przypomnijmy, że w śledztwie Watykanu kardynał Theodore McCarrick został w 2019 roku uznany winnym m.in. czynów pedofilskich. Wydalono go wówczas ze stanu kapłańskiego. Papież Franciszek zlecił przygotowanie raportu na temat wiedzy, jaką dysponował Watykan w tej sprawie. Tutaj można się szerzej zapoznać z konkluzjami raportu. CNN, Jan Paweł II był informowany, wybuchowy raport na temat McCarricka w dużej mierze obwinia Jana Pawła II, informuje National Catholic Reporter. Łagodniejszym nagłówkiem opatrzyła informację włoska, La Stampa, pedofilia i nadużycia. Jak McCarrick oszukał Wojtyłę i został kardynałem w Waszyngtonie, czytamy. Bolesna karta, z której Kościół wyciąga lekcje, pisze dziennikarz serwisu Vatican News. Papież Jan Paweł II był informowany o oskarżeniach wobec Theodore McCarricka, a mimo to zdecydował się go awansować na podstawie zaprzeczeń samego McCarricka i śledztwa amerykańskich biskupów, które było niedokładne i niekompletne, relacjonuje stacja CNN. Według Watykanu Jan Paweł II wiedział o zarzutach wobec byłego kardynała McCarricka na dwie dekady przed usunięciem go ze stanu kapłańskiego, donosi Washington Post. Jan Paweł II, naiwnie uwierzył agencja AP, której depesze zamieszczają amerykańskie media, pisze wprost o winie Jana Pawła II. Lwią częścią winy obarczono zmarłego świętego, Jana Pawła II, który uczynił McCarricka metropolitą stolicy USA w 2000 roku, mimo że wcześniej usankcjonował śledztwo, które potwierdziło, że sypiał z seminarzystami. W podsumowaniu raportu czytamy, że Jan Paweł II naiwnie uwierzył odręcznym zapewnieniom McCarricka, przekazała agencja. W raporcie czytamy też, że Benedykt XVI nie podjął poważnych sankcji wobec hierarchy, a papież Franciszek nie otrzymał żadnej dokumentacji na temat McCarricka przed 2017 roku. AP wskazuje, że rola Franciszka została oceniona w raporcie dość wyrozumiale. Reuters i AP. W innym tonie Reuters informuje w nagłówku, że raport wykazał zaniedbania papieży, i tak relacjonuje wątek papieża Polaka. Raport stwierdza, że jego wiara w zaprzeczenia McCarricka prawdopodobnie była motywowana doświadczeniem z Polski, gdzie komunistyczne władze rozsiewały oskarżenia wobec biskupów, by podkopać pozycję Kościoła, czytamy. Zupełnie inaczej niż choćby AP raport relacjonuje agencja AFP, Watykan zaprzecza tuszowaniu skandalu związanego z amerykańskim biskupem, przyznaje, że popełniono błędy, ale zaznacza, że przestępstwa McCarricka przez lata były niczym więcej jak plotkami. Równe chrome.